Siemanko, tu Stefanska Nauka Country Life. Dzisiaj chciałbym się podzielić z Wami moimi przemyśleniami odnośnie mieszkania na wsi, jak to wszystko wygląda od strony ogrodu. Wielu z Was marzy, aby mieć dom z ogrodem na wsi, że to jest taka pewna idyla, że sobie usiądziesz tak jak ja dzisiaj, a na krzesełku, w spokoju, w ciszy, i będziesz siedział i będziesz się delektował zimnymi napojami. Ale rzeczywistość wygląda troszkę inaczej. Mianowicie, jeżeli chcesz mieć zadbany ogród, to czeka cię ciężka praca od rana do nocy, bez wolnego świątków i piątków, szczególnie w miesiącach letnich. Jak to wygląda w praktyce? Przychodzi wiosna, trzeba ogród przygotować do sezonu. W związku z czym jest wiele prac wymagających cięcia roślin, nawożenia roślin, podlewania, przesadzania, oprysków czasami, czy chemicznych, czy naturalnych. Każda roślina ma swoje wymagania, każda roślina ma swoje choroby, każda roślina wymaga indywidualnego podejścia. Później przychodzi czerwiec, gdzie jest ogrom szkodników, gdzie jest bardzo intensywny rozrost wszystkich chwastów dookoła, więc wyrywanie i walka z chwastami bez przerwy. Przychodzi lato, dużo trzeba podlewać, tak? Bo mamy suszę ciągle w Polsce. Rośliny wysychają, trawnik wysycha. Możesz zrobić nawodnienie trawnika, ale to są też koszty. Można próbować ściółkować, żeby tą wodę zatrzymać w glebie. Ale i tak podlewać musisz, więc to jest zużycie wody, też koszty. Przychodzi jesień, tak samo, przygotować cały ogród do zimy. I też, czasami nawozy, czasami cięcie, zbieranie liści. Jeżeli ktoś ma wiele drzew liściastych, trzeba bardzo dużo się namęczyć, żeby to wszystko pozbierać. Oczywiście, pomagasz sobie maszynami możliwymi. Jeżeli masz w domu pomocników, to jeszcze lepiej. Jeżeli robisz sam, a pomocnicy odpoczywają, to będziesz miał ciężko. Więc biorąc powietrze pod uwagę, trzeba się zastanowić, czy chcesz wiele czasu poświęcić na ogród, który będzie wyglądał jako tako. Więc przy wyborze działki pomyśl przed. Wielkość działki definiuje nakład pracy, który będziesz musiał włożyć w ogród. Oczywiście możesz zatrudnić ogrodnika, ale koszty z tym związane są niebotyczne. I mało kogo stać na prywatnego, własnego ogrodnika w Polsce. W związku z czym większość prac będziesz musiał wykonać sam. Więc długopis do ręki i mniej więcej spróbuj oszacować, jaki może być koszt zakupu roślin, koszt zakupu środków ochrony, koszt nawodnienia, koszt zakupu maszyn, urządzeń służących do obsługi tego ogrodu, koszt serwisu i wymiany części do maszyn służących do obsługi ogrodu. Koszt zakupu roślin, bo rośliny są różne i cele też są różne. Koszty utrzymania roślin, przycinania i koszty związane z czasem poświęconym na utrzymanie ogrodu, bo czas też można wycenić. Jeżeli pracujesz i płacą ci za godzinę, to możesz sobie policzyć, ile to jest warte. Każda twoja godzina włożona w ogród oznacza, że nie zarabiasz w tym momencie. Więc przelicz sobie, jak to wygląda kosztowo. Suma summarum, przed zakupem działki z twoim przyszłym ogrodem trzeba zastanowić się,
Po pierwsze, czy masz na to czas, czy masz na to siły, środki, chęci, czy lubisz w ogóle grzebać tutaj, robić coś przyroślinne? Bo jak nie, to będzie to dla ciebie wielką męczarnią. Ja wychodzę na ogród, jak jest weekend, wczesnym rankiem, a wracam po zachodzie słońca. Wracam zmęczony, ale zadowolony, bo ja to po prostu kocham. Czego i tobie, i wam wszystkim życzę. Najlepszego.